Ja z tej strony Psychologika, to jest, proszę Państwa, kolejny odcinek Krapipast, jak to lubicie nazywać. I dobrze wiecie, o co biega w tej serii. Jak nie, to powiem tyle, że czytam i komentuję creepypasty, będąc przy tym okropnie czepialski o najdrobniejsze szczegóły. I jeszcze powiem, że jest 11.11. To znaczy, teraz kiedy nagrywam ten odcinek, jest 11.11, bo ciężko mi jest określić czas z waszej perspektywy, kiedy będziecie oglądali ten filmik. Tak czy inaczej, dopiero co wstałem. Słońce jest na niebie, ptaszki śpiewają, a mój dzień prawdopodobnie zostanie spierdolony przez gnioty, które mam zamiar wam przeczytać. No ale to nic, jestem już do tego przyzwyczajony. Tak czy inaczej, co do dzisiejszego odcinka, postanowiłem tym razem pobawić się sam w archeologa, bo nie mogę wiecznie siedzieć na dupie i polegać tylko i wyłącznie na was. Wiem, że jestem leniem, ale trzeba się ruszyć od czasu do czasu, więc wybrałem dwie, jakby to określić, ciekawe creepypasty do rozwalenia. Let's for Death, w której to po dzisiejszy dzień doszukuje się sensu, którego prawdopodobnie tutaj nie ma, oraz Koszmarna gra, która spowoduje u was, jak i u mnie, koszmary. Stąd ten tytuł, Koszmarna gra, bo czego innego można się spodziewać. Ale to nie wszystko. Sporo ludu chciało, żebym zrównał z ziemią sequel do GTA EXE. No więc mam zamiar to zrobić i dać wam odcinek z trzema creepypastami. Do tego GTA EXE, z tego co widziałem, niedawno zostało usunięte, więc trzeba zrobić tą dwójkę jak najszybciej dla potomności, bo nigdy nic nie wiadomo, co się z nią może stać. Dobra, gadanie odstawię już na bok i przejdziemy już do głównej, albo głównej atrakcji. Pewnie nie każdy zna tą grę, ale może słyszeliście lub oglądaliście w internecie. Może nie każdy ją zna dlatego, że nie istnieje i została stworzona tylko i wyłącznie na potrzeby tej creepypasty. Chyba że mamy tu do czynienia z Left 4 Dead. A tą grę chyba każdy zna lub oglądał w internecie. Niestety, ja miałem styczność z tą grą, która zniszczyła mi życie. Tak strasznie mi je zniszczyła, że teraz muszę żyć pod mostem i zjadać okruchy chleba rzucane głębią. No bo mama zabroniła mi w nią grać, a ja w nią grałem i wypierdzieliła mnie z domu za karę. Ludziska, strzeżcie się tych wyniszczających gier. Mój najlepszy kolega Maciek, miło mi, ściągnął ją sobie z neta. Myślałem wtedy, że będzie super zabijać ludzi i te inne stwory. To jednak nie chodzi tu o Left 4 Dead. Counter-Strike z modami? Nie wiem, mogę tylko zgadywać, bo ta pasta tak świetnie wszystko opisała, że sam nie wiem. Ale pomyliłem się, patrzyliśmy, gdzie można ściągnąć tę głupią grę. W końcu Maciek krzyknął, uradowany jak małe dziecko, co dostało lizaka. Ja w tym samym momencie luknąłem, co jest tam napisane, a było napisane. O Jezus, nareszcie jakiś znak interpunkcyjny. Już nie wspominając o 50 błędach, których to można było się doszukać w tym całym jednym pieprzonym paragrafie. Pod żadnym pozorem nie graj w to! Tak, to jest bardzo przekonujące. Jakiś tekst, który mówi ci, żebyś nie grał w grę, zamieszczony zaraz obok linku do pobrania. Mam tylko jedno słowo do powiedzenia. Jebać logikę. No, raczej to, co powiedziałem, to jednak dwa słowa. Widzicie teraz, jaki ma sens ta creepypasta. Maciek zignorował to, bo chciał jak najszybciej zagrać. Ja pierdolę, idioto, czy ty nie widzisz tego kapslokowego pisma? Jeżeli coś jest napisane dużymi literami w internecie, to nie powinno się tego ignorować. To oznacza, że jak nie dostosujesz się do ostrzeżenia, to zginiesz. Ja wtedy, jako jeszcze głupi dzieciak, którym prawdopodobnie wciąż jestem, powiedziałem: lepiej nie ściągaj tego, bo nie wiesz, co się stanie, powiedziałem ze strachem w oczach. No widzicie, przynajmniej jeden wie, o co biega. Głupi dzieciak.
Coś ty, co niby może się stać, Kacper. No powiedz co? Zapytał ironicznie Maciek. No jakiś pluszak z czarno-czerwonymi oczami wyskoczy wam z ekranu i was zabije. To może się stać. Lepiej uważajcie, ja mam doświadczenie w takich sprawach, bo mnie już zabito chyba z 50 razy. Mogłem mu po prostu wyłączyć kompa, ale wtedy nie pomyślałem o tym. Ale przecież nic się nie stało, do cholery jasnej. Dobra, ściągi, a ja jutro przyjdę i zobaczymy, co to za wersja. Okej, powiedział z uśmiechem na ustach, ale ja ciągle miałem złe przeczucia. Mimo tego, że nic się nie stało i się nie działo. Następnego dnia poszedłem do Maćka i zastałem go w fatalnym stanie. Wyglądał, jakby całej nocy nie przespał i zapytałem się go, co on w ogóle robi skulony w kącie swojego pokoju. Ja zgaduję, że siedzi. Wow, chyba się grało w nocy, co Maciek? Zapytałem się go z wrednym uśmieszkiem na ustach. Bardzo śmieszne i wredne. I miałem zaraz buchnąć śmiechem, tylko czekałem, aż powie tak, ale on powiedział nie. Kacper, nie grałem, położyłem się wcześniej na dzisiejszą, aby mieć większy ubaw podczas gry. Do tego dodam, że to zdanie nie jest zdaniem i kompletnie nie wyjaśnia tego, czemu wącham swoje bąki siedząc w kącie pokoju. Aha, odarłem z poważną miną. A tu dodam, że odrzeć to kogoś można ze skóry, na przykład was przez jakiegoś strasznego stwora z monitora. I byłem trochę zmartwiony o Maćka, bo trząsł się, ale mogłem tylko patrzeć, jak mu się pogarsza. Poszedłem do mamy Maćka i opowiedziałem jej o całej sytuacji. Oprócz tego, że Maciek ściągnął grę z neta, mimo iż mu zabroniła. Wiecie, coś mi się zdaje, że komentowanie tej creepypasty nie będzie łatwe, bo ciężko się tu doszukać jakiegokolwiek sensu, no bo na przykład mamy tu sytuację dodawane po tym, jak się coś wydarzyło, w taki sposób, że to w ogóle nie ma sensu. Więc sorry, jeżeli nie będę tu zbyt inwentywny. Zrozumcie mnie, ja też czasem mam ciężki dzień. Zacząłem grę. Czemu matka tego twojego koleżki pozwoliła ci zagrać na tym komputerze w grę, którą to rzekomo zakazała wam ściągać? Ale zdziwiło mnie, bo było to wyboru. Nowa gra i kontynuuj grę. Wow, rzeczywiście zadziwiające. Kto by pomyślał, że w grze mamy opcję nowej gry i kontynuacji już zaczętej gry. Łosiet! Wybrałem kontynuuj grę. Po naciśnięciu lewym przyciskiem myszy zobaczyłem swoją postać. Byłem hunterem, a Maciek nie mógł się nadziwić. Moja postać ma mocny poziom i tylko muszę wykonać jedno ważne zadanie i kilka mniej ważnych, bo chyba było znajdź kogoś tam, a potem coś, że mam go zabić. Wielkie dzięki za to dokładne wytłumaczenie, z jaką grą mamy do czynienia. Tak dokładne, że wciąż nie wiem, o co biega. Cholera, przedszkolaki nie powinny zabierać się za pisanie creepypast. Oto kolejny tego przykład. O Jezu, chwila, moment, muszę teraz nabrać powietrza. Dobrze, nie pamiętam tego, ale chyba chodziło o Murzyna, bo po wykonaniu wszystkich zadań zacząłem szukać takich, jak ja, lub tych mniejszych wersji, czyli dzieci. Znalazłem małą dziewczynkę, Mili chyba miała na imię, podeszłem do niej, potem zaczęła się rozmowa, cześć starszy braci, nie widziałeś mamy, taty i mamy. Moja postać nic nie odpowiedziała, ale chyba wyczuła zagrożenie, więc chwyciła małą Mili w zęby za ciuchy i poszli szukać rodziców. Kiedy tak chodziłem moją postacią szukając rodziców, zauważyłem ich ojca na dachu wieżowca. Chyba on sam nas szuka, powiedziała moja postać, po czym jak podszedłem nią do budynku, włączyła się animacja. Dziwne, przecież tu nie ma animacji, pomyślałem poirytowany. Kiedy animacja się skończyła, poszedłem w kierunku ojca Mili. Więc po co wzmianka o tej scence, a nie animacji? No fajnie, że się zaczęła i skończyła, ale może tak jakieś wyjaśnienie by się przydało, co się działo między początkiem a końcem? Do tego, czy już wspomniałem, że nie mam zielonego pojęcia, co ja czytam? I czy wspomniałem, że przez tą pastę nawabię się jakieś astmy albo raka płuc poprzez brak jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych? O! A on rzucił się na moją postać, nie wiedząc co robić, zacząłem się bronić.
i wygrałem. Ojciec Mili nie oddychał, był martwy. Po chwili matka Mili zobaczyła ją, po czym zaczęła na mnie syczeć i warczeć i znowu walka i ja wygrałem. No bo kto inny, przecież jestem taki zajebisty i mam duży level i co nie tylko. Mała zaczęła płakać i wtedy straciłem kontrolę nad wszystkim. Moja postać zabiła własną siostrę, brata, przyjaciół i innych zarażonych. A skąd wzięli się ci przyjaciele i bracia i zarażeni? Czemu to wszystko jest takie pogmatwane? Kiedy odzyskałem kontrolę nad wszystkim, także nad moim życiem, powiedziałem przerażony nie na żarty Maćkowi: usuwamy to i nie próbuj tego znowu ściągać, głupku! Krzyknąłem na niego, aż moja i jego mama przyszła, bo usłyszały to i same zaczęły krzyczeć na mnie. Czemu się tak wydzierasz? Krzyczeły obie. Krzyknęły obie naraz, a po chwili wyszły, lecz kiedy chciałem nacisnąć krzyżyk, to moja postać zaczynała warczyć, a to warczenie brzmiało, jakby stała za mną, kiedy warczenie ustało, szybko nacisnąłem krzyżyk. O, nareszcie kropka. Minęły 3 lata, od kiedy zagrałem w tę grę, boję się zagrać w tą grę z powrotem, bo koszmar może się powtórzyć. Do dziś, kiedy się kładę, słyszę warczenie obok mojej głowy. Jeździłem do wielu lekarzy, lecz żaden mi nie pomógł. Maciek lepiej sobie poradził z tą traumą, ale nie ja. Błagam, niech mi ktoś pomoże! A teraz uważajcie, bo najlepsze zostawiłem na koniec. Bardzo przepraszam za błędy, próbowałem się ich pozbyć. Płacz. A ja bardzo nie przepraszam, ale ta historia to gniot. Jeden z najgorszych, jaki czytałem. Pierwszy i największy problem tej creepypasty jest chaotyczność i dodawanie elementów w biegu. O, ja i mój durnowaty kumpel ściągamy grę. I ją ściągnęliśmy. Po czym nie wiem dlaczego następnego dnia mój kumpel usiadł w kącie swojego pokoju ze spuszczoną głową, by wąchać jego pierdy. Mówił, że grał w tą grę, ale tak naprawdę w nią nie grał. A jego matka zakazała mu ściągać to coś, mimo tego, że nie było o tym żadnej wzmianki do tej pory. No i mniej więcej wiecie, o co biega. Ale ja za to nie wiem, o co biega z tą całą grą. Nic tam się nie stało, przynajmniej z tego, co mogłem zrozumieć, bo już łatwiej byłoby odczytać to, co napisał dysleksyk. Najśmieszniejsza jest ta końcówka z próbowaniem pozbycia się błędów. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Masz internet, masz słownik w internecie, masz słownik w Wordzie, który podkreśla ci błędy. Czemu tego kurwa nie używasz? A to zdanie tylko udowadnia, że nie jesteś wystarczająco dojrzały do robienia czegokolwiek, o czym także świadczy ten tekst i teksty pokroju GTA EXE. Widać, że został napisany na odpierdol i nie zasługuje na niczyją uwagę. W sumie to przyznam, że czytając to coś, to czułem, że normalnie autor pluje mi w twarz. Nie polecam spędzania czasu z tym tekstem, chyba że chcecie zobaczyć te zabawne błędy ortograficzne. Koniec i kropka. Jedziemy dalej. Niedługo zginę. Ja też, bo moja psychika nie wytrzymuje już tych krabów. Opowiem wam moją historię. Pewnego dnia kupiłem na targu grę. Staruszek, który mi ją sprzedał, powiedział mi, że to gra, którą kupił dawno temu. Okej. Staruszek i targ są. Tak, sporządzam listy nadużywanych elementów w creepypastach tego typu w mojej głowie. Powiedział również, że bezgranicznie wciąga. Co brzmi podejrzanie z ust schorowanego starego człowieka. Czyżby Tibia? Jak tak, to nasz bohater dał się nieźle oszukać. Gra nosiła nazwę... O mój Jezu! 6! 6! 6! Cholera, czyli to nie jest Tibia. A tak chciałem, by główny bohater wybił swojej matce zęby krzesłem na końcu tej historii. Poziom 1! Poziom 1 był łatwą platformówką. Biegłem przez mapę. I biegłem, i biegłem. To chyba była nudna platformówka, skoro się w niej tylko biegało.
aż w końcu moja postać przewróciła się. Rozdziawa. Nie minęła chwila, a jakaś czarna rzecz mignęła mi przez ekran. Zobaczyłem czerwony, jakby namalowany krwią napis. Szatan idzie do ciebie! Przeraziłem się niezmiernie. Tak, przerażające jest to, że sam Pan Ciemności i liczby 666 miałby się fatygować tylko po to, by zgarnąć do piekła jakiegoś małego szczyla, bo zagrał w jakąś grę, w której nic kompletnie się nie stało. O! Przeszły mnie ciarki, jakich nie doświadczyłem jeszcze nigdy. Masz jeszcze jedną szansę! Pojawił się napis, który jeszcze bardziej wprowadził mnie w niepokój. Jakby gra dała mi jeszcze jedną szansę, to byłbym uradowany. I ją wyłączył. Tak tylko mówię. Po chwili przyniosłem się do poziomu drugiego. Poziom drugi! Był trochę trudniejszy od pierwszego. Bo oprócz biegania musiałeś też skakać. Ło, shit, normalnie Demon's Souls i Dark Souls się chowają przy takim poziomie trudności. W dodatku było tam więcej przeciwników. We wcześniejszym poziomie nie mówiłeś nic o przeciwnikach, więc jakim cudem mogło być ich tutaj więcej? W końcu nadszedł czas na bossa. Zaraz tak szybko? Ja to chciałbym wiedzieć, co się działo konkretnie w tym i poprzednim poziomie. Wiecie, jak wyglądał itp., żebym mógł się przyczepić do nadużywania słowa krew. No bo czego innego można byłoby się spodziewać po takiej creepypaście, jak takich pereł pokroju, na przykład trawy ociekającej krwią, zakrwawionego nieba, wulkanu, z którego tryskała gorąca krew, która tak naprawdę jest lawą, a że trzeba było wszystko zakrwawić, to... Nie, w sumie to dobrze, że nic nie wiemy o tych poziomach. Idźmy dalej. Był on zbyt szybka i silny, więc przegrałem. Mówiłem, że Dark Souls i Demon's Souls przy tej grze to pikuś. Nawet I Wanna Be The Guy przeszłoby się o wiele łatwiej. Przegrałem. Pogrąż się teraz w rozpaczy. Pozwól, że ci potowarzyszę, bo ja tutaj też rozpaczam nad tymi wszystkimi creepypastami. Tak naprawdę to nie, ale... W tym... Pojawił się kolejny napis. Kontynuujesz grę? To było naprawdę straszne! Straszną rzeczą jest, że możesz grać dalej, mimo tego, że miałeś jeszcze jedną szansę, którą zmarnowałeś. Co oznacza, że masz drugą szansę. Na wyłączenie kompa na przykład. O mój Jezu, ja i te chore pomysły! Bo wiecie, gdyby postacie creepypast by mnie słuchały, to by żyły do tej pory. A że wolą ginąć śmiercią męczennika, to niech sobie robią, co chcą. Jeszcze te cholerne dźwięki dobiegające z głośników, gdy się przegrało. Dźwięki typu... Ja też chcę poczuć tą grozę. Gdzie są moje krwawe dźwięki dobiegające z głośników? Odsapnąłem na chwilę i znów wróciłem do gry. A wyłączenie kompa widać po raz kolejny. Nie było opcją. Ten koleś jest uparty i zapłaci za tą swoją upartość. Poziom 3! Teraz nie było niczego. Prócz mojej postaci przywiązanej do metalowego krzesła. Niech zgadnę, umrze, będzie się lać krew. Zaraz zobaczymy. O Jezu, ten suspens. Bacznie obserwowałem ciemny ekran z przerażeniem. Po chwili pojawiła się czarna postać. Zdjęła mroczny kaptur i ukazała swe prawdziwe, podłe oblicze. To był szatan. O Jezu, jakiś chyba zlepek pikselków stał się samym szejtanem. Koleś za bardzo interpretuje to, co widzi. Wpatrywał się w stronę monitora i przyszywał mnie swymi pustymi ślepiami bez emocji i z szyderczym uśmieszkiem na kościstej twarzy. Był taki realistyczny, no i dziękuję za kompletnie zniszczenie tej creepypasty. Nie tak, jakby była kompletnie zniszczona od samego początku, ale no, zawsze można zrobić mniej niż zero. O Jezu Chryste.
Ale dobrze, że chociaż to nie jest hiperrealistyczność, bo by było jeszcze gorzej. Usłyszałem krzyki. To była moja pikselowa postać. Nie miała kończyn. Szejtan podszedł do niej i przyłożył do jej szyi swą stalową, krwisto-czerwoną kosę. No to może jest to ponury żniwiarz? Kto inny miałby taką kosę? Szybkim cięciem odciął jej głowę. I kto inny ma doświadczenie w odcinaniu łbów? Strumienie krwi wylały się na podłogę. A, widzicie, miałem rację. Co za niespodzianka. Ukazało się zbliżenie na odciętą głowę. Kropka, kropka, kropka. Czy czujecie już to napięcie? Bo wiecie, czyja to była głowa? To była moja głowa! I fajnie! Masz nauczkę za to, że grałeś w tą koszmarną grę, w której absolutnie nic się nie stało i za to, że mogłeś wyłączyć kompa wieki temu. Nawet tysiąclecia temu. Pokazał się napis zrobiony krwią, bo czerwona farba z tego, co widać, się skończyła. Gra skończona! Idę po ciebie! Ukrywam się teraz, ale wiem, że w końcu mnie dopadnie. Proszę, jeżeli to przeczytałeś, nie kupuj tej gry! Napisane dużymi literami z pogrubieniem. Ach. Ta creepypasta, jak i inne, które przeanalizowałem, jest zła. Szokujące, wiem. Po pierwsze, gratuluję pomyślunku głównej postaci, która kupuje gry od jakiegoś nawiedzonego starucha. Tu przyznam, że albo jest ona głupia, albo nigdy nie czytała żadnej creepypasty. No ale co go nie zabije, to go wzmocni. Albo zniszczy jego psychikę, jak w tym wypadku. Po drugie, sama gra nie jest straszna. Do tego nie rozumiem zachowania głównej postaci. Straszą ją takie drobnostki jak napis Szejtan po ciebie idzie lololololol 666. Tutaj się zastanawiam, jakim to downem trzeba być, żeby wierzyć w coś od tak, co jest napisane w grze. To tak jak zagrać w Resident Evil 1 i myśleć, że jest się w Raccoon City w samym środku apokalipsy zombie. Po czym zamknąć się w piwnicy w celu odizolowania się od zarazy, tylko po to, żeby po miesiącu ktoś znalazł takiego inteligenta martwego. Albo jeszcze lepiej, wystarczy powiedzieć do takiego: dawaj 100 złotych, albo rzucę na ciebie klątwę, która cię zabije. A koleś wróci do ciebie z kluczem do domu i powie: bierz co chcesz, tylko oszczędź mi życie. Ta. Po trzecie, drażni mnie to ostatnie zdanie tej creepypasty. Nie kupuj tej gry. Jakiej gry? Jak się ona nazywa? W końcu każda gra ma jakąś nazwę. A dla mnie te 666 to raczej nie jest tytułem, tylko jakimiś trzema tymi samymi cyferkami. A może tytuł tej pasty to nazwa tej diabolicznej gry? W takim razie nie rozumiem, czego można było się spodziewać, jeżeli na okładce zobaczyło się napis koszmarna gra. O Jezu. Jakieś pozytywy? Przynajmniej historia jest łatwa do zrozumienia i nie ma błędów ortograficznych. Tylko od czasu do czasu można znaleźć literówkę, no ale poza tym, pod tym względem jest cacy. Okej, dochodzimy teraz do głównej atrakcji programu. Na to chyba wszyscy czekali. No przynajmniej osoby, które chciałybym zamieścił tą creepypastę w którymś z odcinków. Oto... Kiedy rodzice weszli do pokoju Bartka, przerazili się. Na ekranie jego komputera znaleźli nową ikonę. Zajebisty przykład, jak być dobrym rodzicem. Ich bachor leży martwy na podłodze, bo ktoś zajebał go siekierą, a ich przeraziło pojawienie się nowej ikonki na ekranie komputera. Nie mam słów. Postanowili ją otworzyć i znaleźli mnóstwo zbereźnych filmów na komputerze ich syna. Po czym dali mu szlaban do końca życia, co było ironiczne, bo jego życie i tak się skończyło. Było tam napisane:
Nie można zmienić przeszłości. Chyba że się wynajdzie wehikuł czasu. Wtedy tata Bartka zobaczył, że napęd optyczny się świeci, wciąż ignorując zwłoki swojego syna z tego co widać. Co znaczyło, że jest tam płyta. Gdy otworzyli stację dysków, zdziwili się, ponieważ żadnej płyty tam nie było. Zadzwonili na policję, ponieważ na ekranie nagle wyskoczyła czarna postać ubrana w podarte szaty poplamione krwią. Co było złym pomysłem, bo policja przyjechałaby i aresztowała ich za zabójstwo swojego syna, którego to resztek nie widzieli, mimo tego, że leżały przed komputerem. Jak można zignorować te całe zakrwawione kałuże pełne krwi? Po chwili gra się normalnie włączyła. To zaraz, to myślałem, że to tylko obrazek jakiegoś żula, a to teraz jakaś gra jest? Ach. Kiedy rozpoczęli nową grę, nieznajoma postać przemówiła: postanowiłem się ujawnić, wziąłem minigana, zacząłem strzelać w ich stronę. Ekran się rozwalił, a ja teleportowałem się do sklepu. Ja, czyli kto? Sprzedawca włożył mnie do pudełka z normalną płytą GTA. Poprosiłem go o nowe ciało, a ten powiedział, że da mi je wkrótce. O kurwa. To był kolejny odcinek gównianych creepypast. Do następnego razu.